Witajcie moi drodzy, pierwszy film po naszym powrocie z Włoch, film tematyczny i zaczynamy Holem. Tak, dużo osób na niego czekało, więc dzisiaj pokażę Wam moje nabytki z kwietnia. Będą tutaj zakupy, które zrobiłam w Polsce, ale również te, które poczyniłam w Neapolu. Także zainteresowanych zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Przy okazji powiem Wam, że już tutaj o, jest mój towarzysz filmów Pipo, który jak widzicie śpi w bardzo ciekawej pozycji. Zacznę od butów. Otóż 19 kwietnia w piątek wylądowaliśmy w Neapolu. I nie bez przyczyny Wam o tym mówię, ponieważ do mojej podróżnej walizki spakowałam tylko jedną parę butów. Wiedziałam o tym, że będzie ciepło, ale też wiedziałam o tym, że odwiedzimy moje ulubione butiki, bo taki był zamiar. I nie chciałam ze sobą do walizki pakować nie wiadomo jak dużej ilości par butów, bo stwierdziłam, że w miarę szybko kupię sobie coś nowego. I jeszcze tego samego dnia, kiedy wybraliśmy się na zakupy spożywcze, szukaliśmy produktów na obiad i na kolację, poprosiłam Massimo, byśmy wstąpili do jednego z moich ulubionych włoskich butików. I tam w sierpniu kupiłam bardzo fajne espadryle w kształcie troszeczkę takich klapeczków, nie wiem czy pamiętacie, czarne z taką różą z kwiatkiem z przodu. Zapłaciłam wtedy za nie około 10-15 euro, już dokładnie nie pamiętam, ale tam właśnie wybrałam się na pierwsze zakupy, pierwszy dzień po naszym wylądowaniu w Neapolu i kupiłam kolejne espadryle. Mogliście już je widzieć na zdjęciach z Włoch na moim profilu na Instagramie. Jeśli jeszcze nie śledzicie mojego profilu, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Espadryle, które wyglądają w ten sposób, to też są właśnie takie klapeczki wykończone kolorowymi, tęczowymi cekinami, takimi naprawdę bardzo, bardzo małymi i też niesamowicie wygodne. Zapłaciłam za nie około 20 euro. One w regularnej cenie były za 20 euro, ale Max tam się troszkę targował i pan nam zszedł z ceny. Także nowy zakup, nowe espadryle. Myślę, że będą fajnie wyglądały w takich outfitach wiosenno-letnich. Jeszcze w tym okresie wiosennym, bo letnim to już będą troszkę za ciepłe. Chodziłam w nich, tak jak wspomniałam, są bardzo wygodne, bardzo przyjemne. No i cieszę się, że wiele osób je zauważyło na Instagramie i też spodobał Wam się ten model. Nie wiem niestety, czy gdzieś w polskich sklepach, a gdzieś na stronach internetowych takie espadryle będą dostępne, ale powiem Wam, że bardzo mnie urzekły, zwłaszcza te kolory, a ja, jak widzicie dzisiaj po moim outficie, uwielbiam mocne, ostre kolory właśnie w okresie wiosenno-letnim. Także pierwszy zakup za całkiem dobrą cenę. W drugim dniu naszego wyjazdu do Włoch pojechaliśmy do outfitu w Kazercie. To też mogliście widzieć w moich daily vlogach właśnie z wyjazdu do Włoch. I też tam zrobiłam zakupy, no bo jakby inaczej, zresztą wspominałam Wam o tym. I taki właśnie pierwszy zakup z outletu to jest coś z Moschino. Wiecie, że ja uwielbiam tę markę. Co prawda nie lubię jej, jeśli chodzi o ubrania, ale dodatki, gadżety, akcesoria, no po prostu kocham torebki i buty. Tak, jestem absolutnie na tak. To jest mój styl, to jest to, co ja lubię. No i jak weszliśmy do sklepu Moschino, wyhaczyłam coś, co również jest idealne na okres letni, okres wiosenny i będzie to kolejna para butów. Już Wam pokazuję. Ta-da! Wyglądają troszeczkę jak espadryle, ale nie do końca nimi są. Można by było powiedzieć, że są to takie espadryle na takiej gumowej podeszwie, nieco podwyższanej. Pipo mi tutaj już wchodzi do kartonu. Pipo, bardzo Cię proszę. Białe, materiałowe, ale po prostu przecudne. No zobaczcie. One były jeszcze dostępne w kolorze granatowym i czerwonym plus żółtym, ale te najbardziej mi się spodobały. Mówię do Massimo, no będą idealnie pasowały do wszystkich wiosenno-letnich stylizacji. Co prawda nie wiem,
jak będzie, jeśli chodzi o ich czyszczenie, no bo to są białe buty i w dodatku są to buty materiałowe. Ten materiał przypomina troszeczkę len, ale one są dosyć sztywne, bardzo fajnie wykończone. Mają też usztywniane pięty, co jest bardzo ważne. W środku wykończenie, tak jakby też podobne tutaj jak mamy w koło, ale ja nigdy nie noszę w ten sposób butów, tylko zawsze wkładam do nich wkładki z Rossmana, żeby też te buty mi się nie niszczyły. I co ciekawe, przymierzyłam numer 38, okazało się, że był na mnie za duży. Nie było dostępnych połówek, więc wzięłam numer 37, który jest tak naprawdę w sam raz. Także zobaczymy, jak się będą te buty nosiły. Nie miałam ich jeszcze na nogach, na stopach, więc nie mogę za bardzo wam powiedzieć co i jak. Ale zobaczcie, no te buty są po prostu przepiękne. To jest to, co ja uwielbiam, to co ja lubię właśnie w Moschino, że te wszystkie produkty są oryginalne, są niebanalne. Nie znajdziecie takich na ulicy i powiem wam też szczerze, że bardzo żałuję, że w Polsce nie ma butiku marki Moschino plus Moschino Love, bo chyba byłabym tam stałym bywalcem. I ja za te buty w outlecie zapłaciłam około 80-75 euro. Więc myślę, że też całkiem dobra cena. Pokazywałam wam na Instagramie jeszcze takie klapeczki przepiękne i myślę, że jak pojedziemy w lipcu, pod koniec czerwca, na początku lipca do Neapolu, to kolejny raz odwiedzimy ten outlet i zastanawiam się naprawdę mocno nad tym, czy nie kupić sobie tych klapeczek. Także kolejne buty do kolekcji na wiosnę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o takim rozwiązaniu. Skoro jesteśmy przy zakupach z outletu w Kazercie, to pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam, a jest to koszulka Polo marki Polo. Tam też znajduje się bardzo dobrze zaopatrzony outlet, sklep firmowy marki. I ja w tym sklepie kupiłam w okresie letnim w zeszłym roku koszulkę w takim, też koszulkę Polo w takim kolorze czerwonym, pięknym czerwonym kolorze, plus do tego koszulę w błękitnym odcieniu. Tym razem postanowiłam, że kupię coś w paseczki. To jest taki klasyk. Klasyk, który tak naprawdę powinien znaleźć się w garderobie wiosenno-letniej u każdej z nas, bo polówka w paseczki, czy też nawet zwykła koszulka w paseczki idealnie komponuje się w wiosenno-letnich stylizacjach. Do białych spodni, do jeansów, do spódniczek, do granatowych spodni. A tutaj mamy typową białą koszulkę w paski granatowe. Na rękawkach wykończenie ścięgaczem białym plus biały kołnierzyk i do tego złote guziczki plus złote logo. Bardzo fajna, cienka bawełna. Zapłaciłam za nią 49 euro i mam w rozmiarze S. Także zakup udany, ale przy okazji muszę wam powiedzieć, że jak wrócimy do outletu pod koniec czerwca, na początku lipca, to chcę kupić jeszcze jedną polówkę takim jasnym, niebieskim kolorze, bo okazało się na miejscu, że nie było mojego rozmiaru, były tylko M-ki i L-ki. Pani powiedziała mi, pani, która mnie obsługiwała, powiedziała, że będzie dostawa, no ale ja przez najbliższy czas nie będę mogła tam pojechać, więc planuję kupić jeszcze jedną w takim jasnym, błękitnym kolorze. No dobrze, pierwsze dwa dni pobytu we Włoszech mamy już za sobą, czas na trzeci, czyli niedzielę wielkanocną. I znowu tak się złożyło, że coś sobie w tym dniu kupiłam. Ale to był ostatni dzień, praktycznie przedostatni dzień, kiedy zrobiłam jakiekolwiek zakupy. No dobrze, pod moimi ostatnimi vlogami właśnie z pobytu we Włoszech praktycznie padały co chwila pytania. Skąd są te okulary? Zdradź, gdzie kupiłaś te okulary? No i za każdym razem, odpowiadając na komentarze, pisałam wam, że poczekajcie, poczekajcie, o wszystkim opowiem w holu. I tak będzie teraz. Trzy pary okularów kupionych na jednym straganie. Dlaczego na straganie? Bo w niedzielę wielkanocną, jeśli oglądaliście vlogi, przechadzaliśmy się po nadmorskiej promenadzie, a tam oczywiście nie mogło zabraknąć tych wszystkich straganów z różnymi rupieciami, zabawkami i nie tylko. No i był też Neapolitańczyk, który sprzedawał okulary, bardzo fajne okulary. I na początku nie mogłam się zdecydować, które modele wybrać i jakie wybrać. Ale jak już tak zaczęłam przymierzać, to w końcu stwierdziłam, dobra, biorę trzy. A mogło być ich dużo, dużo więcej. Pierwsze okulary wyglądają tak.
i też już widzieliście w moich vlogach, są okrągłe. Szkła mają cieniowane od takich ciemnych różowych przechodząc w dół do żółtych, bardzo ładnie wykończone ze złotymi elementami. Oryginalnie te okulary kosztowały 20 euro. Druga para okularów, która również bardzo Wam się spodobała, to są oto te i one mają również cieniowane szkła, zaczynając od takiego ciemnego granatowo-niebieskiego, przechodząc w jaśniejszy kolor, też z wykończeniem złotym, tyle tylko, że tutaj nauszniki mają, zauszniki mają takie w panterkę i one też w regularnej cenie kosztowały 20 euro. I trzecia para okularów, nie wiem jak to się stało, ale też są różowe, są to awiatorki, takie dosyć duże, też z cieniowanymi szkłami i wykończeniem złotym i one też w regularnej cenie kosztowały 20 euro. Ale tak jak wspomniałam Wam na początku, Max się nieźle targował, no bo oczywiście Neapolitańczyk. Ja bym wzięła w ciemno, zapłaciłabym te 60 euro i poszłabym do domu zadowolona. Ale Max się tak targował, targował i za trzy pary zapłaciłam 20 euro. Dobry deal? Myślę, że tak. No bo przecież nie są to markowe okulary, nie są to też okulary nie wiadomo jak dobrej jakości. Chociaż powiem Wam, że jeśli chodzi o te dwie pary okularów, to one są naprawdę dobrej jakości, bardzo dobrze zrobione, zwłaszcza te przepięknie wycięte. Ja bym powiedziała, że niczym się nie różnią od tak naprawdę markowych okularów, które bywają bardzo, bardzo drogie. Patrząc na wszystkie tutaj szczegóły i wykończenia, no świetna robota. Także 20 euro za 3 par okularów, myślę, że cena była całkiem dobra. W ostatnim dniu naszego pobytu we Włoszech, a w sumie to już w dniu, kiedy wracaliśmy do Polski, zrobiłam jeszcze jedne zakupy, ale zostawię je na sam koniec dzisiejszego haula. Natomiast pokażę Wam to, co kupiłam w Polsce w kwietniu i pierwszą rzeczą jest również biały t-shirt, koszulka z Zary. Z takim całkiem fajnym nadrukiem, z bardzo dobrej jakości bawełny. Zapłaciłam za niego niecałe 50 zł, 49 albo 49,90 i jest on w rozmiarze S. Też już mogliście widzieć ten t-shirt na moich zdjęciach na Instagramie. Bardzo dużo osób pytało skąd jest, także potwierdzam, to jest Zara, świetny nadruk. I muszę Wam powiedzieć, że przeglądałam kolekcję Zary w przeciągu ostatnich kilku dni i jest dużo fajnych t-shirtów. A ja Wam już wspominałam o tym, że kiedy przychodzi okres wiosenno-letni, to wymieniam wszystkie swoje t-shirty z różnych względów, ale po prostu lubię mieć świeże białe w swojej kolekcji. Także kupiłam ten t-shirt w Zarze i kupiłam też spodnie. Och, Pipo, co tu, wystraszyłeś się? Kupiłam również w Zarze takie szare rurki, przypominające jeansy z jasnego, cienkiego materiału. Klasyczne, bez żadnych udziwnień, bez żadnych roztarć, idealnie przylegające do ciała. One nie są z podwyższonym stanem. Znajdziecie je w tym dziale takim kobiecym, nie w dziale młodzieżowym. Ja mam je w rozmiarze 36, ponieważ 38 był tutaj za szeroki, natomiast nogawki są bardzo, bardzo obcisłe. A też może takim małym minusem tych spodni jest to, że jak dla mnie są troszeczkę za krótkie. Myślałam, że będą dłuższe, ale ja też mam 172 cm wzrostu, więc te spodnie sięgają mi nieco ponad kostkę. Dla niższych dziewczyn myślę, że będą w sam raz. Natomiast ja już w nich chodziłam, prałam je, są naprawdę świetne jakościowo i zapłaciłam za nie 109 zł. Poszukuję również białych jeansów, ale z białymi jeansami jest taki problem, że albo są one właśnie też z takiego materiału podobnego do jeansu i są dosyć cienkie, a jak są cienkie, to też prześwitują. I o ile nie mam problemu, jeśli chodzi o bieliznę, bo mogę założyć bieliznę w kolorze cielistym i ona absolutnie nie będzie przebijać, to wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? To, że widać kieszenie. Strasznie tego nie lubię, więc szukam takich spodni białych, które będą z takiego średniego materiału. Nie będzie zbyt gruby, żeby był też idealny na wiosnę i na lato, ale też zbyt cienki, więc jak tylko znajdę, to dam Wam oczywiście znać. Także wybrałam sobie te szare
spodnie i bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Mam jeszcze jeden zakup z Moschino. Ta-da! Parasol. No i powiecie sobie, parasol, firmowy parasol, no zwariowała. Z jednej strony macie rację. Ale w ogóle z parasolem to jest taka związana historia, którą muszę wam opowiedzieć. Otóż jako osoba, która jeździ samochodem, generalnie parasol to jest taka zbędna rzecz. Ale w moim samochodzie w bagażniku zawsze jakiś parasol wożę, w razie gdyby coś tam się działo. No i ja niestety mam pecha do parasoli. Kiedy kupuję taki, który kosztuje tam z 10, 15, no powiedzmy do 50 zł, to nie wiem, jak to jest możliwe, ale za każdym razem, kiedy wyjdę na deszcz, to ten parasol żyje u mnie tylko właśnie to jedno wyjście. Czyli te wszystkie parasole w cenie do 50 zł absolutnie się u mnie nie sprawdzają. Przez pewien czas właśnie woziłam takie parasole i stwierdziłam, że no dobra, jedno użycie i do wywalenia, ale z drugiej strony jest to strata też pieniędzy, no małych pieniędzy, ale zawsze jakaś strata jest. Zaczęłam rozglądać się za parasolem lepszej jakości i stwierdziłam, że może kupię sobie właśnie jakiś parasol markowy. Ale jak zobaczyłam na stronie Moliera 2, że parasole marki Moschino kosztują około 300 zł, to stwierdziłam, że jeszcze nie upadłam na głowę i nie kupię tak drogiego parasola, bo nie mam żadnej gwarancji, że wyjdę z nim na deszcz i znowu on się rozleci. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, jakiś czas temu dostaliśmy przy okazji pobytu w Kebab King parasol zielony z wielkim logo Kebab King. I ten parasol woziłam w moim samochodzie. Kiedy rzeczywiście była jakaś sytuacja, że pogoda się zepsuła i musiałam ten parasol wyciągnąć, to wszyscy patrzyli się na mnie dziwnie, jak to jest, że chodzę z tym parasolem zielonym Kebab King. I nawet czasami były takie sytuacje, że jak wybierałam się gdzieś na jakiś event kosmetyczny i miałam ten parasol ze sobą, to dziewczyny po prostu miały za mnie, jak to się mówi, zlewę, że chodzę z parasolem Kebab King. Więc stwierdziłam, dobra, biorę się ostro za szukanie parasola. I któregoś dnia wybrałam się do TK Maxa. Stwierdziłam, że może tam znajdę jakiś dobry parasol całkiem dobrej marki w dobrej cenie. I co się stało? Trafiłam na parasol Moschino. To było chyba jakieś moje przeznaczenie. Ten parasol na stronie, tak jak wspomniałam wcześniej, na stronie Moliera 2 kosztuje 295 zł. A w TK Maxie kosztował niecałe 90. No i jak mogłam nie wziąć? Wzięłam? Jest! Parasol też już mogliście widzieć na zdjęciach na moim Instagramie. Tak naprawdę jest on w kolorze tego pokrowca, który tutaj widzicie, czyli takim kolorze kremowym, i tylko w jednym miejscu ma napis Love Moschino, więc aż tak bardzo logo nie rzuca się w oczy, chociaż widziałam w outlecie właśnie w Kazercie podobne parasole Moschino, na przykład z misiami, bo wiecie, że był taki moment, kiedy Moschino kreowało misie, więc gdzieś tam te misie na ten parasol się przewijało, ale on już wyglądał typowo jak dla dziecka. Ten natomiast jest gładki, tylko ma w jednym miejscu ten napis, ale powiem wam, że ten parasol jest całkiem porządny. Ma bardzo fajną rączkę, podoba mi się, że ta rączka jest tutaj automatyczna, przez co też szybko go otwieram i szybko go składam. Ma dosyć solidną gumkę, więc całkiem dobrze się trzyma. No i te wszystkie elementy tutaj wykończeniowe, coś całkiem dobrego. Mam taką nadzieję i mam nadzieję też, że ten parasol wytrzyma u mnie dłużej niż jedno życie, bo uwaga, miał już swoją premierę, byłam z nim na deszczu i jak na razie nic się nie działo. Także jestem zadowolona. Myślę, że 99 zł za firmowy parasol można wydać, chociaż znając życie, część z was powie, że upadłam na głowę. Okej. Możecie tak sobie myśleć, ale ja się cieszę, że wreszcie przestanę chodzić z zielonym parasolem od Kebab King. No dobrze, kochani, ostatnia rzecz na dziś. Ostatni zakup i w sumie perełka całego vloga. Jest to coś, tak jak wspominałam, co kupiłam na lotnisku w Neapolu, wracając już do Polski. I to był zamierzony zakup. Wiedziałam, że tę rzecz sobie kupię, bo już wcześniej zrobiłam tak zwany research
w Warszawie, obejrzałam, wiedziałam co i jak, wiedziałam na co byłam nastawiona, no dobra, nie będę was już trzymać dłużej w niepewności. I jest to torba, torba od Pink. Postanowiłam zrobić sobie urodzinowy prezent, a już za kilka dni moje urodziny, i stwierdziłam, że kupię sobie nową torebkę. Tak jak wcześniej wspomniałam, wybrałam się przed moim wyjazdem do Neapolu do sklepu firmowego Pinko w warszawskiej promenadzie, która znajduje się niedaleko mnie, i oglądałam wszystkie torebki, które były dostępne w tym sklepie. I jeden szczególnie model bardzo przypadł mi do gustu. Ale tak sobie pomyślałam, dobra, ponad 1400 zł za torebkę, nie będę jeszcze wydawać. Będę na lotnisku w Neapolu, wiedząc o tym, że jest tam sklep firmowy Pinko, zobaczę, czy ten model będzie dostępny i być może kupię go nieco taniej. I to był strzał w dziesiątkę. Zacznę może od tego, że torebka zapakowana jest w taki oto woreczek przeciwkurzowy biały i jest ona dosyć malutka. Już wam pokazuję. Oczywiście zdjęłam wszystkie ochronne elementy z torebki, żeby wam ją wcześniej pokazać. Prezentuje się ona tak. Biała, skórzana, z charakterystycznym zapięciem tutaj z ptaszkami dla Pinko, na srebrnym łańcuchu, który jeszcze dodatkowo tutaj ma takie wykończenie na ramię, żeby było nam wygodnie skórzane. Ta torebka to jest limitowana edycja i ona była dostępna również w kolorze czarnym. Na lotnisku była tylko dostępna biała i ta limitowana edycja była w dwóch rozmiarach, większym i tym mniejszym. Ten większy, który był na lotnisku, był w kolorze czarnym, a ja nie chciałam torebki czarnej, chciałam właśnie białą. Białej natomiast nie było, ale jak ją sobie przymierzyłam, jak sobie ją założyłam, to powiedziałam, biorę. A przy okazji, co się okazało, do torebki dołączony był jeszcze ochraniacz przeciwdeszczowy, co mnie bardzo zdziwiło. Bo kiedy przeglądałam tę torebkę w butiku Pinko tutaj w promenadzie, pani, która mnie obsługiwała, nic mi na ten temat nie powiedziała, że jest taka możliwość, że jest coś dodatkowego, co jest dołączone podczas zakupu do torebki, a okazało się dopiero w Neapolu, że jest taka opcja. I kiedy zaczęłam z paniami, które mnie tam obsługiwały, rozmawiać na ten temat, to one powiedziały, że no tak, okej, nie we wszystkich butikach to jest, nie wiadomo, czy też do wszystkich butików dojdzie, ale ja mam taką możliwość, że mogę z tego skorzystać, więc stwierdziłam, wow. Biała torebka, która w zależności od mojego humoru może się nieco zmienić, bo marka daje nam taki oto przeciwdeszczowy cover, w który można oczywiście ubrać torebeczkę. I do wyboru miałam trzy odcienie. Ten oto neonowy zielony, neonowy czerwony i bezbarwny. Panie w sklepie, które mnie obsługiwało właśnie na lotnisku, pokazały mi, jak ten cover się zakłada. Przymierzałyśmy też wersję różową. Oczywiście bezbarwna od razu odpadła i stwierdziłam, że biorę zielone, będzie idealnie pasował do moich stylizacji, bo mam bardzo dużo właśnie ubrań gdzieś tam, gdzie przewija się ten kolor neonowy zielony. Założyłam, zakochałam się i tak naprawdę mam dwie torebki w jednej. Białą i neonową. Wygląda to fantastycznie. Bardzo fajne połączenie. I co się jeszcze dowiedziałam ciekawego? Ten cover, on jest... będzie dostępny w cenie około 50 zł, z tego co pamiętam, i on jest w różnych 50 euro i on jest dostępny w różnych rozmiarach. Rozmiary dobierane są do wielkości torebki. W tej chwili jest taka możliwość, że ten cover dodaje się do tych zakupów jako gratis. I słuchajcie, za torebkę, już sobie tutaj wyciągam rachunek. No i słuchajcie, za torebkę plus oczywiście ten cover w gratisie zapłaciłam 275 euro, więc przeliczając na złotówki wyszło coś około 1200 zł. Zaoszczędziłam 200 zł, jeśli chodzi o samą torebkę, i dodatkowo
dostałam jeszcze gratisową opcję na ubranie mojej torby właśnie w taki cover. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego mojego urodzinowego zakupu. I torebkę oczywiście już nosiłam. Sprawdza się świetnie. Co mogę Wam na jej temat powiedzieć? Jest rzeczywiście wykonana ze skóry. W środku ma trzy, można by było powiedzieć cztery kieszenie. Bo ma dwie duże kieszenie plus jedną na suwak i do tego taką malutką kieszonkę z tyłu. W środku wykończona jest również skórą, natomiast kieszonka, która jest na suwaczek, jest wykończona tak jakby takim zamszem. Zapięcie charakterystyczne dla torebek, czyli taki jakby zatrzask, taki wsuwany zatrzask. Piękne elementy, czyli te ptaszki, wykończenie z tyłu, plus dodatkowa gwarancja do torebki, która wygląda, już Wam pokazuję, tak, to było oczywiście wszystko tutaj przypięte do torby. Mamy tutaj takie serduszko z gwarancją i znakiem, że jest to torba oryginalna, plus, już Wam tutaj pokazuję, ten właśnie grawer odnośnie, czy będziecie to widzieć, grawer właśnie odnośnie oryginalności torebki. Dajcie koniecznie znać, co myślicie na ten temat. Ja Wam powiem tak, to jest moja pierwsza torebka Pinko i myślę, że nie będzie ostatnią torbą. Natomiast za jakiś czas na pewno zdam Wam relację, jak się sprawdza. Jak na razie widzę, że jest ona bardzo dobrze wykonana, solidnie, porządnie. Ta skóra też jest dobra jakościowo, bo jest to, o ile się nie mylę, skóra cielęca. Oczywiście cena powala z nóg, no bo nie ma się co dziwić, to są drogie torebki, zresztą marka Pinko nie należy do najtańszych, no ale włoska marka, ja uwielbiam włoskie marki, już zresztą mogliście zobaczyć i Moschino i teraz Pinko, wiem, że są to marki, które tworzą bardzo fajne produkty, oryginalne produkty i nie każdy, nie będziecie widzieć ich wszędzie na ulicy, tak jak nie wiem, torby Louis Vuitton na przykład. A Wy też doskonale wiecie o tym, że ja lubię inwestować w takie nietypowe, bardzo oryginalne gadżety, akcesoria, jeśli chodzi o ubiór. Mogę się ubierać w H&M-ie, w Reserve, w Zarze, ale torebki i buty to jest coś, co po prostu kocham. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wy też lubicie torebki i buty, czy lubicie inwestować, w sensie kupować lepsze jakościowo torebki i buty, no bo oczywiście nie oszukujmy się, czy to buty, czy torebki, to nie jest inwestycja na lata, bo one się niszczą, tak jak praktycznie wszystko, ale są to takie akcesoria w naszej garderobie, które można fajnie łączyć z tańszymi ciuchami, z ubraniami i mogą się fajnie komponować. Także dajcie koniecznie znać, czy lubicie torebki i buty, czy kupujecie właśnie takie droższe, czy też inwestujecie w tańsze. Oczywiście czekam na komentarze, jak Wam się podoba mój haul, czyli moje zakupy z Włoch i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was i zapraszam do kolejnych filmów. Buziaki, pa!